Dzień dobry państwu Anna Grabowska to jest wywiad gospodarczy a dziś będziemy rozmawiali o srebrnej gospodarce skoro w 2050 roku co trzecia osoba ma być w Polsce seniorem to chyba temat jest wart zauważenia a szczególnie wart zauważenia jest dzisiaj ze względu na miesiąc październik który seniorom jest właśnie dedykowany i gościem w naszym studiu jest pani Elżbieta Ostrowska przewodnicząca związku emerytów Francistów i inwalidów i członek rady nadzorczej ZUS dzień dobry dzień dobry pani dzień dobry państwu e, więc tak jak powiedziałam październik jest jako cały miesiąc dedykowany seniorom. Seniorom, ale właśnie dzisiaj mamy inaugurację dnia seniora, tak przynajmniej formalnie jest to współpraca Państwa w związku, także z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ale ja zapytam tak, czego można w ciągu tego tak naprawdę miesiąca prawda oczekiwać, czego seniorzy mogą oczekiwać? To są jakieś spotkania, seminaria, jakieś porady także z ZUS-u? Wszystko co pani wymieniła i jeszcze wiele, wiele więcej innych rzeczy. Ja bym w ogóle powiedziała, że ten Dzień Seniora w tej chwili przekształcił się rzeczywiście w Miesiąc Seniora, biorąc pod uwagę liczbę imprez, o których za chwilkę będę mówiła. A spodziewam się, że niedługo będzie to Rok Seniora, dlatego że tak. zastanie tylko liczba osób starszych, ale również ich aktywność, ich obecność w przestrzeni publicznej, ich zainteresowanie życiem społecznym, życiem politycznym. No i to wszystko, wszystko składa się na to, że mamy takie właśnie imprezy od kilku lat wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Polski Związek Emerytów Franciszów Inwalidów organizuje w całym kraju obchody właśnie Dnia Seniora. To są spotkania, które mają charakter taki i edukacyjny i integracyjny, a zatem seniorzy mogą mogą oczekiwać wykładów na temat emerytury, na temat bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa osobistego, możliwości unikania jakichś sytuacji takich oszustw czy czy, czy 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 tego typu. które czy, czyhają na nas na tak. wszystkich, a na osoby starsze jednak jednak w szczególności. Ale wykłady, prelekcje to jest tego typu spotkań. Poza tym na ogół są również stoiska wielu firm, wielu instytucji, takich właśnie chociażby ZUS-u, ale również Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta i wielu innych i tam można uzyskać indywidualne wyjaśnienia, porady w wielu sprawach, które dla seniorów są niesłychanie ważne. No i wreszcie na ogół takim imprezom towarzyszą występy artystyczne i często są to występy zespołów ludzi trzeciego wieku zespołów artystycznych prowadzonych również przez nasz związek. I proszę mi wierzyć, że to są naprawdę wspaniałe, i pod względem artystycznym, i pod względem atrakcyjności dla widzów i dla słuchaczy. To prawda, z, ja miałam kiedyś spotkania. przyjemność oglądać, bodajże w Ministerstwie Rodziny tego tak, typu, tak, tak, tak była taka inauguracja, że rzeczywiście było wspaniałe, i to byli profesjonaliści, tutaj może warto zaznaczyć, też byli profesjonaliści w dziedzinach, na przykład związanych z muzyką czy śpiewem. Tak, to tak, było tak, tak, bardzo tak. interesujące, bo to było też bardzo profesjonalne. No tak, ale ja tutaj powiedziałam, nie powiedziałam właśnie o integracji, o której pani wspomniałam się. To jest bardzo istotna rzecz, że jak my mówimy o seniorach i o ich potrzebach, to często nam się to z finansami kojarzy, jakby przede wszystkim. Rozmawiamy od razu o emeryturach, waloryzacjach, ale chyba nie to jest największym problemem dzisiejszego seniora, prawda? Bo bardzo często mówi się o tym, że to jest zupełnie coś innego, że to jest samotność. Czy tak to wygląda. Myślę, że seniorzy są bardzo zróżnicowani. Jest grupa, której na pewno doświadczają przede wszystkim problemy materialne. Jest ogromna grupa, która, która pogrąża się w samotności. Tak się składa, że w, no panowie jako istoty słabsze odchodzą <laughs> wcześniej i zostają samotne kobiety. I to często jest, jest, jest ogromny dramat. Bo te panie pozbawione, pozbawione towarzysza życia, nie mające jakichś innych kontaktów, no rodziny często są już jednak dosyć, dosyć, te więzi rodzinne bywają rozluźnione, dzieci, wnuki gdzieś tam Czasem wyjechały, daleko, tak. wyjechały, na przykład za, za pracą i wtedy taka samotność jest czymś, co zabija i to nie jest przesada, bo z badań naukowców wynika, że depresja, samotność i związana z nią depresja jest częściej przyczyną śmierci ludzi starych niż choroby krążeniowe na przykład. No, to jest, Więc to, to, nie jest, to nie jest przesada dlatego wszystkim naszym działaniom również tym o których przed chwilą mówiłam organizacji dnia seniora towarzyszy takie takie generalne hasło wyjdź z domu nie bądź sam bądź bezpieczny i aktywny. W, pod takim hasłem chcemy mobilizować ludzi do wyjścia właśnie do to to wyjścia do, 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 do wzięcia udziału w różnych zajęciach które pozwolą stworzyć, odbudować nowe relacje społeczne, pogłębić jakieś więzi międzyludzkie, poczuć się po prostu lepiej, pewniej. Wobec tego co ja powiedziałam na początku, chyba musimy w ogóle zmienić takie podejście, prawda? Trochę chyba do ludzi w ogóle, do do wieku i do tego wszystkiego. Ale z drugiej strony, tak jak pani powiedziała, wyjść z domu i tak dalej. No to muszę do tych pieniędzy wrócić, bo bez tego też się nie da, niestety. I to im bardziej wychodzimy z domu, tym bardziej te pieniądze są tak naprawdę potrzebne, mówię coś oczywistego. To może powiedzmy jednak o tych kwestiach finansowych, też tak z punktu widzenia ZUS-u zapowiedziałam też, że jest Pani członkiem Rady Nadzorczej. Najpierw zapytam o waloryzację, bo tu się pojawiają tak. oczywiście informacje o tym, że przyszłoroczna waloryzacja 3,24, że to jest wysoko, że już któryś rok z rzędu wysoko, no i też te 70 zł jest zapowiedziane jako minimum, tak, że, że również będzie to. No i właśnie tutaj się pojawiają czasami takie opinie ze strony samych seniorów, że no. Bardzo dobrze, że oczywiście nikt nie mówi, że to jest źle, że osoby, które mają niższe świadczenia, otrzymują to wsparcie, ale jest część osób, która mówi: No, ale my przepraszamy, czujemy się troszkę dyskomfortowo z tym, że świadczenia są spłaszczane, bo pracowaliśmy bardzo długo. Zbieraliśmy dużo tych składek, ktoś inny znacznie mniej pracował. No i teraz jakby następuje wyrównanie. To jest oczywiście przy tych średnich świadczeniach bardziej widoczne, bo jeżeli jest bardzo duża różnica, to, to, to nie dojdzie do takiego zrównania, ale może się tak zdarzyć, prawda? Jak pani to widzi w środowisku? Znaczy, myślę, że nie ma takiej formuły waloryzacji, która zadowoli wszystkich. Bo jeśli podniesiemy waloryzację do łącznie do kwoty nie wiem 100 200 300 zł zawsze będzie jakaś grupa która będzie uważała że no, nie korzysta na tym a przynajmniej nie korzysta w takim stopniu jak, jak inne grupy. Z mojego punktu widzenia z punktu widzenia organizacji senioralnej którą reprezentuję a w której duża część osób to są osoby niż o niższych świadczeniach ważne jest ustalenie tej dolnej granicy 70 zł. Skończąc no, mówię to również jako członek Rady Nadzorczej ZUS-u ponieważ świadczenia, które były w minionych latach 5 zł, 10 zł, to po prostu zaprzeczało w ogóle idei waloryzacji. Nakład pracy, ale również nakład... Finansowy, związany z przygotowaniem decyzji ich rozesłaniem, no praktycznie tak. równoważył tą kwotę. Więc to nie miało ani sensu ekonomicznego, ani sensu społecznego. A czy takie samo znaczenie ma ta kwota minimalna, czy, która została wprowadzona na 1100 zł, w przyszłym roku 1200? Tak samo jest to odbierane. Myślę, że troszkę inaczej, bo jednak waloryzacja to jest coś innego. No Mimo wszystko, tak, tak, ja mimo wszystko to, tylko... to. Więc mówię, to ustalenie tej dolnej granicy na poziomie 70 zł uważam za krok w bardzo dobrym kierunku. I oczywiście to będzie prowadziło do nie ma spłaszczenia świadczeń No ale myślę, że tym nadrzędnym interesem jest. Poprawa sytuacji tych, którym jest najciężej. A, a do nich po... właśnie jest to skierowane. No właśnie, a proszę powiedzieć w takim razie, bo słyszymy zapowiedzi, że być może w przyszłym roku zmieni się sposób waloryzacji. O to związki zawodowe walczyły, ale Państwo też, jak rozumiem, tam wturowali tak, przez tak, lata. Tak, tak. Żeby nie było to związane wzrost ze wzrostem wynagrodzeń na poziomie 20%, tylko 50. Pytanie, oczywiście, czy to miałoby dotyczyć znowu wszystkich, czy tylko tych najniżej uposażonych emerytów, i jak się pani odnosi. Rzeczywiście te 50% to, to od dłuższego czasu. Czyli związki zawodowe, ale również moja organizacja postulują takie rozwiązanie. Nie jako jednorazowe, ale jako stałe. Przypomnę, ustawa mówi, że waloryzacja to jest wskaźnik inflacji i co najmniej 20% wzrostu płac. Tak. To co najmniej stało się fetyszem, co najmniej 20%. Jest dokładnie tyle, ani ja grosz więcej. Na przestrzeni lat, przy różnych sytuacjach gospodarczych w kraju, nigdy tych 20%, magicznych 20% nie, 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 nie przekroczono. Ponieważ ta formuła 70 zł, która jest w tej chwili wprowadzana, jest formułą jednorazową w tej chwili wprowadzaną. My rzeczywiście od dawna postulowaliśmy, aby była dolna granica nie mniej niż i 50% tak. wzrostu, wzrostu wynagrodzeń. Tylko dla wszystkich rozumiem. I to państwo dla wszystkich, postuluję. ponieważ co to zapewnia, dolna granica chroni interesy. Naj, naj, najsłabiej uposażonych, tym, którym się żyje najtrudniej. Natomiast te 50% wzrostu płac pozwoli, powiedziałabym, w ten sposób, korzystać emerytom z efektów wzrostu gospodarczego, nawiązywać do wzrostu płac, bo w tej chwili słyszymy o znacznych podwyżkach płac i relacja. Emerytury, nawet niezłej emerytury do płacy staje się coraz bardziej niekorzystna. Emeryci w związku z tym przyjąć się trochę wyrzuceni poza margin na margines społeczeństwa. Mhm. Tam jest rozwój, dość duży, duży, duży rozwój gospodarczy I wspaniale, że jest, no ale my, starsi, którzy jakoś w swoją cegiełkę też przecież do tego rozwoju w swoim czasie dołożyliśmy, też chcielibyśmy w tym rozwoju, w efektach tego rozwoju no uczestniczyć. i to z starszych osób pracuje na emeryturze, to więc możemy powiedzieć, że wnoszą również teraz. Tak. Ale to jeszcze zapytam pani o jedno rozwiązanie, o którym nie sposób nie powiedzieć. Mam na myśli 13 i 14 emerytury. One w tym roku były, 13 emerytura. Zapowiadane jest, że będzie na przyszły rok również 13, a nawet słyszymy, ponieważ wokół tak, tego tak, troszkę tak. się zaczęła dyskusja, więc nawet słyszymy z ust prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że będzie na pewno 13 i będzie na pewno 14 emerytura i że być może nawet wcześniej niż w 2021 roku. Dzisiaj taką usłyszałam informację na ostatniej konwencji z kolei. Do tego proszę odpowiada. Oczywiście, że 13 emerytura ucieszyła emerytów. Na no przecież to jest oczywiste, że, że, że taki prezent, no bo tak to trzeba no tak. określić, jest, jest, jest cenny, jest, jest bardzo, bardzo przydatny. I znowu, był on szczególnie odczuwalny, pozytywnie odczuwalny dla osób o niższych świadczeniach. No bo tak, dla 888 zł. Ten, to była jednak tak, znacząca, znacząca znacząca kwota. Słyszymy również tą zapowiedź na, na przyszły rok. Tylko ono pozwolę sobie jednak powiedzieć, bo takie głosy słyszę od moich koleżanek, kolegów ze związku, od innych seniorów. To jest ciągle zapowiedź, ona nie ma jak na dzień dzisiejszy potwierdzenia w budżecie, nie jest stałym elementem. Więc no nie ukrywam, że seniorzy pewnie by oczekiwali, aby taka taka Ma pani 13. na myśli przyszłoroczny budżet? Mam na myśli przyszłoroczny budżet i być mm -hmm. może również następne. Mm -hmm. Gdyby taka, taka 13 emerytura była stałym elementem, nie takim okazjonalnym, powiedziałabym, uzależnionym od konkretnej decyzji. No Tak, ona musiałaby być najpierw wpisana do ustawy. Wydaje się, że jakby tak. była w ustawie, to wtedy byłby taki no wywód już pewność, budżetowy. Tak. Chociaż budżetowy. No zapowiedź rządu tak. jest jednak. No do tej myślę, pory słowo zostało wiążo, wiążąca, dotrzymane, więc więc, więc na to liczymy. Tak, szczególnie, że w tym roku też tak to wyglądało, że to było tak, zapowiedziane, tak, nie wpisane tak, do budżetu, tak, tak, więc tak. No to jest kolejna rzecz, ale jeszcze zapytam o emeryturę 14. Tam jest taka zapowiedź, że większość emerytów by ją dostała. Dziś pojawiło się takie wyliczenie, że tylko osoby, które by miały emeryturę do 2700 zł, a ci poniżej. Czyli nieco poniżej, powyżej średniej. Tak, czy 2500, 500, no to już powiedzmy, a natomiast ci poniżej ci poniżej by dostawali, a ci powyżej już tej 14. No i tu znowu nie. pewnie osoby o wyższych świadczeniach powiedzą, że nie bo przecież oni te swoje wysokie, czy wyższe, przynajmniej emerytury wypracowali. Ale ja myślę, że tutaj ten interes społeczny jednak przemawiałby za tym, żeby, żeby dostały osoby o, o będące w gorszej sytuacji, czyli powiedzmy sobie, ta średnia. Przeciętna, średnia, średnia emerytura to jest tam w tej chwili brutto około dwóch chyba. Prawie 2400 24, Tak, mm -hmm. więc myślę, że no tutaj byłoby takie społeczne uzasadnienie, co nie znaczy, że nie przyjęliby wszyscy, wszyscy by chętnie chcieli. tej czternastki. Tak, to jeszcze zapytam o leki 75 plus, ponieważ tutaj oczywiście wiemy, że są to leki darmowe, ale pojawiają się wśród emerytów takie jakby opinie, że no niestety nie zawsze je dostają, ponieważ wystarczy, że lekarz coś nie tak zapisze, nie taką dawkę, nie taki lek i już no, po prostu jest on odpłatny. Mm -hmm. Czy Pani też się z tym spotyka? Akurat konkretnie z taką sytuacją nie. Natomiast no dość często emeryci jednak narzekają, że no po pierwsze, jak wiadomo, trzeba najpierw lece, receptę na przykład od specjalisty, trzeba z nią iść do, do, do lekarza pierwszego kontaktu, który, który przepisuje. No, czasem tam jakieś oczywiście pojawiają się pomyłki. Że nie wszystkie leki, które są tak bardzo powszechnie używane przez osoby starsze, są objęte tym... tym, tym, tym programem 75. Plus. Ja myślę, że ten program będzie się stopniowo rozwijał, na to liczymy, takie były obietnice. Czekamy też na to, żeby objął osoby młodsze, bo 70 latkowie też chorują i też wydają sporo na leki, więc być może powinno to również iść w tym kierunku. Także takie zresztą były zapowiedzi początkowe, że, że program będzie zmierzał zarówno do rozszerzenia listy leków, jak i do obniżenia kryterium wiekowego. No tak, jesteśmy przy kryterium wiekowym, to chciałam zapytać jeszcze o takie propozycje, trochę, które padają w czasie kampanii, na przykład. Jak się Pani odnosi na przykład do takich pomysłów, że złota rączka dla każdego seniora, Platforma Obywatelska coś takiego zaproponowała? To jest dobre rozwiązanie, mm. czy śmieszne? Znaczy brzmi to bo brzmi mi trochę śmiesznie. Brzmi może zabawnie, natomiast myślę, że jest to na pewno jakaś pomoc, to może być jakaś realna pomoc. Rzeczywiście osoby starsze, zwłaszcza te kobiety, o których mówiłam, które często zostają same, no mają taki kłopot, nie wiem, coś się zepsuło w domu, to, to, to nie wymaga nawet wielkich remontów, ale chociażby, nie wiem, wejścia na stołek, na drabinę, żeby coś tam zrobić. Pewnie taka, taka pomoc byłaby, byłaby potrzebna. Pod warunkiem, że byłoby to takie dość, dość powszechne, no bo jeśli to będzie, nie wiem, jeden punkt na, 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 tak, na, na ja to raczej ciężko pewnie będzie do tego. Ale ja myślałam, Pani redaktor, że pani mówiąc o złotej rączce, powie coś o, o emerytach na rynku pracy, bo oni też te, te złote rączki, wiedzieć. bo to jest to Pracuje jest, to coraz więcej. Jest, ja wspomniałam, że pracuje coraz więcej. Powiem jeszcze więcej, my już na dzisiaj musimy kończyć, ale ja jeszcze powiem, że jest jeszcze taka informacja to ze strony ZUS-u. To tutaj tak, współpraca tak. z ZUS-em przy okazji dni seniora, że również coraz więcej seniorów zakłada własne firmy. I to jest bardzo ciekawe. To jest dziękuję bardzo. Doktor Elżbieta Ostrowska, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, była naszym gościem Anna Grabowska. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.